To jest kanał Porozmawiajmy o skokach. Zakończył się właśnie kwalifikacje do konkursu wtorkowego, jeśli chodzi o rower i Puchar świata w Lillehammer. Wygrywa Granerud, przed Forfangiem, Rio Kobaszym, Johanssonem, Lindwigiem, Stochem, Laniszkiem, Trzofenigiem, Kraftem i Geigerem. Ogólnie rzecz biorąc miałem wielkie nadzieje co do. Tego prologu po konkursie kobiet, po serii próbnej, kiedy było bardzo spokojnie, niestety jednak spokojnie było. Było momentami z przodu, momentami lekko z tyłu, ale to sprawiało, że Belka i tak jeździła z dziewiątej na ósmą, siódmą, szóstą, potem z szóstej znów na siódmą, jeszcze raz na ósmą. No i jest ofiara, jest taka spektakularna ofiara, czyli Andreas Wellinger. Siódme miejsce było do tej pory, jeśli chodzi o klasyfikację generalną. Jest oczywiście zjazd już po tym skoku, a i tak przestanie się liczyć, no bo dwie serie konkursowemu odpadają. W każdym razie wygrywa granerut 142 metry, belka ósma, występ bardzo dobry i ciekawe jak się układały te wiatry naprawdę podczas tego prologu, bo naprawdę trudno ocenić. Tak naprawdę te skoki poza tym, że Waliger chyba naprawdę trafił dużo gorzej, niż wglądał to wziął tak i odczyt raczej sugerował, że nie było za dobrze. I granerut odrobinkę wygrał z Forfagiem, no i został przy okazji liderem Rower, czego no niewielu się spodziewało przed. Tymi kwalifikacjami, no bo wydawało się, że warunki będą stabilne, ciężko będzie tak odsadzić Krafta, ale jednak udało się. Drugie miejsce: Forfang, siódma belka, prawie metr na sekundę z przodu, poza tym świetny skok, lekkie zachwianie, które spowodowało, że nie miał po 19-19 był tak jak od tylko miał po 18,5, co jest zresztą zrozumiałe i od razu potężny awans, jeśli chodzi o nie tylko pozycję, ale też jeśli chodzi o noty w klasyfikacji rower. Trzecie miejsce Kobayashi Było widać, że on miał trochę więcej powietrza pod artym, niż chociażby Stoch w swoim skoku. Występ też bardzo dobry. Czwarty Johansson. U niego było widać, u niego, u Kosa, chociażby też ulaje, było świetnie widać był ten moment, kiedy była jeszcze dłuższa megę, było widać, że na, na samym końcu oni mają jeszcze z przodu. Piąte miejsce Lidwik Jestem bardzo zaskoczony, bo i skok próbny, czy raczej jedna seria treningowa i ten skok naprawdę zaskakująco dobry, jeśli chodzi o Lidwika. Nie wiem z czego to wynika, bo ogólnie na progu to też wyglądało dużo lepiej niż poprzednie. Szóste miejsce, stoch. Chyba z tego skoku nie dało się więcej wycisnąć przy tych warunkach i obwachlowania belką. Nie dało się stworzyć tych warunków odpowiednich, a mimo tego wydaje mi się, że zbyt agresywnie obniżano belkę na początku rywalizacji. Ale i tak wypada pochwalić za to, że belkę podnoszono, bo często było tak, że ta belka już zostawała i. Do zajechania, do końca, już wszyscy z tej szóstej belki pojechali, a na szczęście tak się nie stało. Siódme miejsce: Ladiszek występ bardzo przyzwoity, jeszcze przy tych warunkach podobny skok do Krafta. Ósme miejsce: Trzafanik, występ też przyzwoity. Dziewiąte miejsce: Kraft. No wydawało się, że to podium, czy raczej prowadzenie, uda się utrzymać, ale jednak Grader pokazał naprawdę świetny skok. Najdłuższy zresztą podczas dzisiejszej rywalizacji, biorąc pod uwagę wszystko: i kobiety, i, i oceniane, i nieoceniane. Dziesiąte miejsce: Geiger. Występ przyzwoity, ale też raczej w tym miejscu, kiedy ten wiatr no, nie był ogólnie rzecz biorąc za dobry, a rozbieg nie był jeszcze też specjalnie długi. Reprezentacja Polski, dwunasty kubacki występ bardzo przyzwoity, biorąc w uwagę, jakie były warunki w odczycie, wydaje się, że dużo więcej nie dało się wycisnąć z tego skoku. Dwudziesty szósty wąsek, który zaliczył upadek na bóle w kwalifikacjach, ale ostatecznie najprawdopodobniej nic złego się nie stało i też raczej warunki powyżej, jeśli chodzi o wąska i biorąc uwagę też Trzydziesty 31 zniszczał występ przyzwoity, a w trigu było dużo lepiej. 30 żyła. No żyła, skacze po prostu tak jak skacze, nie ma rewelacji. Wydaje się, że żyła jest po prostu już całościowo, ogólnie potworów w końcowej części sezonu. 40 wolny występ przyzwoity, wydaje się, że wolny prezentuje jednak wyższy poziom niż przy poprzednim powołaniu do choroby o takie biało w okolicach Bad Peterdorf i Wiedgen. Dalej, Austriacy, 19 Egner, występ bardzo porządny, po raz kolejny. 22 Herr, występ przyzwoity, 23 Heibek też trafił, Wolki raczej takie. Mocno średnie, jest z który właśnie trafił w worki. Mocno średnie, 24 Sztalder, całkiem niezłe warunki, ale też dużo dłuższa belka i zachwianie, ale i tak występ bardzo przyzwoity Stajdera. 29. Feter też raczej warunki takie no, mocno średnie Tutaj zaznaczam dużo jeśli chodzi o warunki, a miałem nadzieję, że nie będę musiał tego mówić Dalej Norwegia, 13. Tande, występ kolejny bardzo solidne, le lekkie zachwianie, ale ogólnie występ przyzwoity 34. Sundal, Dotrafił no, od razu po obniżeniu belki w 1,1 metra sekundy z przodu, czyli naprawdę na średnie warunki A do tego jeszcze dość poważny błąd na wrogu lewa darta poszła znacznie niżej, był odchylony I tak z tego skoku mimo wszystko udało się wyciągnąć całkiem sporo 56. Esfeld, ogólnie były drobne podmianki i w drużynach poszczególnych I wszystkie te podmianki po prostu kompletnie Zawiodły w dzisiejszych kwalifikacjach Tutaj jest m.in. Ostwald, a Ringen został odstawiony Po najlepszym wystepie w karierze Być może był po prostu taki plan, że Oslo dostaje Ringen, Illehammer dostaje Ostwald A Krajówka dostanie sobie Vickersund Wszyscy daraz. Zresztą to byłoby całkiem logiczne Słowenia 11 Jelar. Występ bardzo przyzwoity, biorąc pod uwagę też, Jak jest jego stan zdrowotny. 16 Zajc. Spodziewałem się więcej od Zajca, nawet w tych warunkach. 17 Kos. Występ przyzwoity. 19 Domen Preutz. No, było widać, że w drugiej części, jak jest, no to Domen naprawdę potrafi się wyratować, nawet z troszeczkę niższego rozbiegu. 35 basle, Występ jak najbardziej przyzwoity. Dalej, reprezentacja Niemiec. 25, przepraszam, 15. Laje, występ przyzwoity, tak jak mówię. W usienionym oczywiście tego nie było widać, ale naprawdę w końcówce Laje miał wyraźnie z przodu dość mocny podmuch. 18. miejsce. Philip Raimund, przepraszam, nie Philip Raimund, tylko Konstantin Schmidt. Występ bardzo przyzwoity, lodowanie jak na ostatnie czasy całkiem niezłe. 21. Raimund. Wydaje mi się, że pozycja dlz została bardziej przesunięta do przodu u tego zawodnika, bardziej darty, ale i tak wydaje mi się, że w końcu jej ważny nie za bardzo wychylony do przodu, i przez to musi tak dość ekwilibrystycznie składać się do tego lądowania i troszeczkę na tym traci. 32 listo, występ przyzwoity, nie ale przyzwoity. 33 JZ Bichler. do no, Bichler jest nierówny, ale i tak nie trafił jakoś bardzo dobrze z workami z Belką. I 53 Wellinger. Pomijam ośredniony odczyt i Belkę. Ale szkoda, że jednak przed wyligerem nie podniesiono tego rozbiegu. Naprawdę szkoda, bo nad bólą było widać, kiedy w pewnym momencie zbił mu ten art. jakby dostał po prostu wyraźny podmuch z tyłu, taki bardzo wyraźny. No i szkoda, straszna szkoda, tak jak mówię, to był siódmy zawodnik i z jednej strony ktoś może się bronić stochem. We wczorajszej rywalizacji, no a tutaj Waliger jest wycięty z dwóch skoków. Jeden się został wycięty w tej serii, to jeszcze z kolejnych dwóch siłą rzeczy, więc tutaj, jeżeli ktoś chciałby ten rachunek rozpisać, no to Niemcy są na ewidentnym plusie względem reprezentacji Polski i mogą teraz prosić o wycięcie któregoś z reprezentantów Polski w następnych kwalifikacjach. Dalej, reprezentacja Japonii, 25. Nakamura, występ do no, przyzwoity, ale nierewelacyjny. I reszta na krawędzi kwalifikacja, bo bez kwalifikacji. 47. Keiji to 49. Rzursi 50. i 59. Taku Takeuchi. Podmianka Rada Nikaido za Takeuchi, jego się w mojej opinii nie broni. Jedynym jakimkolwiek wytłumaczeniem, może nielogicznym, ale jakiś byłaby zasada starszeństwa, która chyba w Japonii jest bardzo przestrzegana, że najmłodszy został odstawiony, a sportowo do no, Nikaido. Poza Rio ewentualnie jeszcze może Kabu byłby ostatni do raczej panowie Sato i robiłby byłby do stawienia, no ale Nikai, to no naprawdę, to jest dziwna decyzja, jeszcze taka u mu skoknie, wyszedł Lewa, darta niżej i ogólnie skok bardzo słaby i... Ciężko to w ogóle jakoś komentować w bardziej merytoryczny sposób, bo czysto sportowo ta decyzja się kompletnie nie broni. Finlandia z Estonią, 26. Aigro, tutaj na treningu też fajnie się zaprezentował, ogólnie jestem pod wrażeniem pozytywnym, nie jakiś bardzo pozytywnym, ale pozytywnym tego jak dzisiaj prezentował się Aigro. 37. Eto'o może w końcu będą punkty dla Eto'o bo wydaje się, że sportowo jest w stanie do, do tego po prostu dobrnąć. 39. Alto, występ. Akceptowany. 42. Keto Sacho. No bez szału, ale jest pewna kwalifikacja. 60. Heikinen. No występ po prostu na miarę oczekiwań i nic więcej. Włosi. 42. Bresa Dola. Bardzo chaotyczne, szarpane wyjście z progu. Cały czas wydaje się, że pomimo tych lepszych skoków Oslo, no to cały czas coś tam nie gra. To jest po prostu szarpnięte odbicie. Tu nie ma takiego płynnego przejścia na początku sezonu, kiedy ono było dynamiczne, ale jak było płynne, a tutaj to jest po prostu szarpanie się za progiem. Mówię to w bardzo niefachowy sposób. Pewnie ktoś bardziej obeznany w temacie i. Posiadający większą wiedzę praktyczną, po prostu był w stanie to lepiej ocenić, ale po prostu on się strasznie szarpie za progiem. To nie jest bicie tylko po prostu to jest szarpnięcie, zwłaszcza tuż za progiem. No jest dość dużo chaosu. 44 Insam i 48 Czekon tym razem wszyscy Włosi w konkursie głównym, ale też nie w jakichś rewelacyjnych pozycji. W końcu wszyscy w piątej Dziesiątce. Szwajcarzy, 14. Szwanden, no bardzo fajny skok. To, jakie złapał przewyższenie, naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. Nawet nie sama odległość, nie sam styl, ale właśnie to, jakie złapał przewyższenie nad bólu, i to był ogromny kontrast względem tego, co było u pozostałych zawodników, którzy wcześniej skakali. 28. Aman, występ przyzwoite lądowanie, klądowanie. 50. Przepraszam, 43. Pe. No przenokalikacje, 45. Imhoff, Są jakieś widoki na to, żeby była życiówka, a że życiówka na ten moment im chowanie jest zbyt imponujące, no to szanse na poprawę są dość duże. Dalej Ameryka Północna, 40 Boyd Klaus, występ przyzwoity, 46 Urlał, ustabilizowana sylwetka jak na niego, trochę za bardzo w górę chyba skierowane odbicie, ale jest kwalifikacja 51 Larson, no jednak on nie został wpuszczony, no i do tego 57 Dekardin, który wymienił belszała, no i kolejna wymiana, no i Wszyscy trzej odpadli w kwalifikacjach, a potencjalne zostawienie, no może Belszą by się jeszcze jakoś obronił, ale na przykład Nikkei do Zatakeuchiego, no to się nie broni po prostu w żaden sposób, a Ringen ze swoldem no to z jednej strony się broni, bo Estfold, no, wymiatał w pucharze kontynentalnym dopiero co, ale z drugiej strony wydawało się, że Ingena można byłoby zostawić, zwłaszcza po tym, jak prezentował się w rower. Bardzo wysoka pozycja, wszystkie oddane skoki. I reszta świata, 35. Zograwski występ przyzwoite, ale warunki powyżej średniej. 52. Ipciolu. patrząc na te skoki, nie dziwi mnie, że on. Ma teraz problem z kwalifikacją, bo ten arty gdzieś tam od niego uciekają. Później niby płasko wychodzą ten narty z progu, w miarę płasko a później się nimi, zastawia, leci zastawiony i naprawdę skoki wyglądają dużo, dużo, dużo gorzej niż w środku sezonu, na początku sezonu. To jest po prostu kompletnie inny poziom. On skacze niewiele lepiej od Bedir, a w zasadzie wydaje mi się, że czysto technicznie teraz Bedir skacze od niego lepiej, jest spokojniejszy w powietrzu i lądowania też ma lepsze. 54 Bedir, 55 Wasiliew, No Wasiliew też ma zjazd formy względem tego, co się działo w środku sezonu, bo to, że on raz za to jest jedna sprawa, ale to, że regularnie dość przechodził kwalifikację w środku sezonu, na początku sezonu to już trochę inna sprawa, i technicznie też wyglądał lepiej. 50 Delka, znów puścił lądowanie, ale szans na kwalifikację nie było, i 65. Przepraszam, 61. Sabir, Jan mumino, wydaje się, że jest tutaj jakaś radykalna zmiana techniki, że bardzo mocno do przodu się odbija, i mam wrażenie, że nie jest w stanie tego opanować już za progiem, i przy samym lądowaniu też jest za bardzo wychylony do przodu, i naprawdę te skoki są bardzo przeciętne, jeśli chodzi o mumino. No, no bardzo słabo one w tym momencie wyglądają, przynajmniej te oceniane w ostatnich dniach. No i klasyfikacja Roller, bo tu jest jednak dość wyraźne przemblowanie, więc warto ją omówić. Pierwszy, granerut drugi kraft 2,7 punktu straty dalej, Laniszek 14 i9, Kubacki 28 i 3, Forfang 34,8, Zaj 42, i 43,4, Geiger 46 i 9, 151 i 30 i i 53,8 punktu straty do graneruta. I do tego jeszcze dokładam rywalizację kobiet plus Alpenkapy, jeśli chodzi o panie. Wille Hammer wygrywa opset przed Freita, Klinec, to Althaus, Kriżnar, Kwandal, Strait Kreuzer i Takanashi, ale pewnie najważniejsze jest tutaj, że znamy zdobywczyni kryształowej kuli w sezonie 22-23, jest to Ewa Pinkelnik, 215 punktów przewagi nad Katrina Althaus, która skakała lepiej od Pinkelnik, Pinkelnik skacze mocno przeciętnie jak na swojej możliwości w tym sezonie, ale jednak... Wystarczyło, wystarczyło, A jeśli chodzi o obset siódma po serii pierwszej, piąte zwycięstwo w karierze, osiemnaste miejsce na podium. Mówiłem, że musi się spiąć, żeby mieć po prostu pewność, że wystartuje Wikidrut, no to od razu wygrała najdłuższy skok w poichu jak najdłuższy ogólnie skok w konkursie w drugiej serii. I mimo tego, że cały czas tam widać potężne rezerwy, to jestem pod wrażeniem i ogólnie chyba ta skocznia po prostu też dużo bardziej pasuje, bo na tej skoczni naprawdę notuje świetne wyniki. Ale wydaje się, że temat, jeżeli czegoś nie zawali w następnych dniach, to temat wystąpienia na obiekcie Tottenham Castle jest rozstrzygnięty, przynajmniej tak się wydaje. Drugie miejsce, Freitag, trzecia po serii pierwszej, trzecie miejsce na podium, wyrównaj najlepszy wynik w karierze, w drugiej serii lądowanie, jak na Freitag, naprawdę dobre i przy tej odległości też naprawdę dobre, więc jestem pod wrażeniem. Nie było zwycięstwa ostatecznie, nie ma jeszcze, podkreślam, jeszcze spełnienia rodzinnej tradycji, czyli Holger, czyli ojciec. Wygrał w Harachowie, Freitag też wygrał w Harachowie, ona raczej w Harachowie nie wygrał, no bo musiałyby zostać tam zorganizowane jakieś zawody w najbliższym czasie, już na pewno nie na tej skośni dłużej, gdzie wygrywali i ojciec i brat. Ale wydaje się, że zwycięstwo prędzej czy później, i raczej już nie w tym sezonie, ale wydaje mi się, że prędzej czy później to zwycięstwo wpadnie. Trzycie miejsce, więc druga postać pierwszej, 25 podium w karierze, no nie jest aż tak dobrze jak podczas rywalizacji w Oslo, ale i tak jest to wysoki poziom i biorąc pod uwagę, że Strem była dopiero 12, to się zrobiło 43 punkty różnicy, to są tylko dwa konkursy w Pucharze Świata. Jest tu już jakaś różnica, która powoduje, że Strem nie jest w najlepszej pozycji wyjściowej, a Klinec raczej skocznie duże mimo wszystko, mimo tego, że jest to rzeczywiście mistrzem świata z obiektu normalnego, z oberzdorwu. No to jednak wydaje się, że tutaj będzie delikatne wskazanie na Klinec w walce o trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale i tak sprawa jest dość mocno otwarta cały czas czwarta. Yuki to się na po pierwszej wygrany. prolog, piąte miejsce Althaus, dziewiąta po stronie pierwszej. No drugi skok świetny, ale jednak to wszystko nie wystarczyło, żeby chociaż zachować matematyczne szanse. Wczoraj mówiłem, że jest ponad 250 punktów, nie było. Ponad 250 punktów, źle spojrzałem na klasyfikację, ale jednak ostatecznie sprawa jest po prostu domknięta, klepnięta. Althaus, druga, Pinkelnik, pierwsza, i nic już się tutaj nie zmieni. Szóste miejsce Kliżnar, piąta po stronie pierwszej. W pierwszej serii zachwianie, ale ogólnie występ. Bardzo przyzwoity. Siódmy miejsce, Kwandal. Pierwsza po serii pierwszej. No, odgłościowo w pierwszej serii była zdecydowanie najlepsza. Zdecydowanie to może za dużo powiedziane, ale ogólnie lądowanie było nawet całkiem niezłe. I w serii drugiej obniżenie na życzenie trenera. Na papierze ten ruch się w ogóle nie bronił, był kompletnie bezsensowny, ale biorąc tu uwagę, jak to jest ze zdrowiem Kwandal, no to można to jakoś wybronić, ale z drugiej strony ta obniżona belka naprawdę zabrała podium, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o Kwandal, bo ta strata nie była jakaś absurdalnie wysoka, typu 30 punktów do zwyciężczyni. Gdyby puścić ją belkę wyżej. Być może się udało, ale z drugiej strony ten świeżo padający śnieg, świeży śnieg, ciężki śnieg mógł się naprawdę zemścić na kwandal i pytanie, czy jest to zbyt ostrożne działanie, czy jednak naprawdę kwandal jest na tyle delikatną zawodniczką po prostu, że trzeba to robić i czy po prostu jest to zawodniczka, która nie nadaje się do uprawiania wyczynowo sportu, czy po prostu ten organizm mimo świetnej motoryki jest po prostu zbyt delikatny do takiej dyscypliny. Ósme miejsce z tej czwarta po serii pierwszej. Występ bardzo dobry. Lądowania takie średnie, zwłaszcza ta druga seria, no bardzo średnie, lądowanie bardzo słabe. I ostatecznie to też jest bardzo fajny występ. 9 miejsce, Kreuter 15 po serii pierwszej. No pierwsze skok przecież No ogólnie rywalizacja w pierwszej serii, tabelka była zbyt krótka i wiele załączyk, setny, 90 metr niektóre poległy, chociażby Bierset wypisała się się rzeczy z walki o to, żeby wystartować w Ikersun za kilka dni. I 10 miejsce, taka 10 po serii pierwszej wróciła, ale. Ona nie ma już żadnych szans na to, żeby pojawić się w i Kramer też wydaje się, że szanse są mimo wszystko, no nie jakieś bardzo małe, ale jednak niewielkie, że wystartuje Vickersund, co biorąc pod uwagę ostatnie lata, jak wyglądała ta rywalizacja, no te, tak dwie strony zawodniczki nie startują, no to jest jednak zaskoczenie, też brakuje oczywiście Danili i Raszko-Sztolc, ale to jest inna w ogóle kwestia, po prostu na zdrowotnie nie jest w stanie wystartować. Z ciekawszych wyników to mówię już Pinkelnik 11, i, i tak już jest klepnięte. Wielka kształt wokół trafia do Pinkelnik 12, Sztrem, o tym już mówiłem. 13. miejsce Katra Komar, 11. po sobie pierwszej, najlepszy występ w karierze. 20. miejsce Sina Arnet 20. po sobie pierwszej, najlepszy występ w karierze. Byłaby całkiem wysoko, ale już raz wypadła z 30. A poza tym nie mogłaby wystartować na obiekcie do Zieralskiej. To jest kwestia taka jak z Niką Preutz, której 18 wskoczy tuż przed zawodami i potencjalnie będzie miała szansę wystartować, chociaż jeszcze z tego co wiem jest 16. w Rower w tym momencie, Jest tutaj sytuacja cały czas otwarta, ta ma urodziny w lipcu, więc rocznik 2005 nie ma dyskusji, nawet jak było pierwszą, to nie mogłaby wystartować. Z ciekawszych innych wyników 24. Westman wróciła do rywalizacji, ale cały czas mimo tego, że słyszeliśmy o tym, pisane było o tym, że Lądowanie zostało poprawione o Westman, szczerze mówiąc ja tego nie widzę, 23 lutki, te skoki naprawdę nie wychodziły dzisiaj, zastawiona raz mocniej z lewej nogi się odbiła, raz prawa, a w drugiej serii już naprawdę ten skok był bardzo słaby, ale wydaje się, że i tak na Vickersund jak najbardziej wystarczy do czołowej 15 rower i w zasadzie chodzi o to, żeby w następnych jak się po prostu nie wywrócić i nie zrobić sobie krzywdy i po prostu zmarnować wielką szansę na to, żeby zdebutować na obiekcie w tych pierwszych naprawdę oficjalnych zawodach. 32. Bierset no po prostu przepadła ta szansa, żeby wystartować. 33. Seiflisberge też szansa przepadła. 34. Haralambie no w końcu przemnęła kwalifikacja bo Włoslo był po prostu dramat, a tutaj akurat pojawiła się co innego, jeśli chodzi o zawodniki, które nie przemnęły kwalifikacji. Czeszki, powiedzmy, że jeszcze ujdzie Eilers, ujdzie Lara Malziner. Jestem zaskoczony, że przena że się nie przebnęła no i Zeiferty nie kwalifikacji no to jest jednak zaskoczenie duże powiedzmy sobie szczerze do tego klasyfikacja rower R Klinet druga stem 3660 straty, Althaus 37 i 6 Kreuzer 38 i 6 Freitag 40 i to 47 Cruiser 90,2, 10, i 102,6, Straight 108,9, Lundby 106 i 10. przepraszam to było 105 9, jeśli chodzi o Straight czołowej 15 są jeszcze obset luti panie Rautionaho i Mylbacher, na ten moment podkreślam. No i zaległe alpenkapy. jeśli chodzi o rywalizację w Oberhoffie i klasyfikacja. Tutaj pewne rzeczy się różnią, ale to raczej na głównych miejscach, jeśli chodzi o klasyfikację konkursów, samej klasyfikacji generalnej. Pewne rzeczy się rozjeżdżają, ale akurat tutaj chyba to nie będzie miało większego znaczenia. Jeśli chodzi o mężczyzn wygrywa Oberstein przed Embacherem, Yuri Kesselim, Bartolem, Zimmermanem, Eckartem, Schmidem, Drinowecem, Jaką Drinowecem, Simonem Steinbergerem i Enejem Faleticzem. Jeśli chodzi o panie, wygrywa Katarzyna Piernowarda, Taja Bodla, Tinkara Komar, Aneszka Indrażkowa, Lilu, Zepci, Jana Eberle, Martina Zanicer, Jerika Jesenko, Sina Kichle i Ursza Widmar. W klasyfikacji generalnej mężczyźni wygrywa M. przed Bartolem, Obersteinerem, Smidem, Schusterem, Fuseneggerem, Eckartem, Zimmermanem, Pelcem i Simonem. Steinberger, jeśli chodzi o pani wygrywa Zepci przed Tają Bodla, Tinka Komar, Emu szerwet, Katariną Pirnowar, Siną Kichle, Megan Watsak, Jeriką Jesenko, Janą Eberle i Sinou Arnet. Jej cztery starty wystarczyły, żeby zostać w czołowej 10 klasyfikacji generalnej Alpen Cup. I w tym miejscu zaznaczam chyba, że zrobiłem to wcześniej w materiale, ale i tak zrobię to pewnie jeszcze raz. Na przestrzeni środy. Wtorku i czwartku, nie po kolei wymieniłem, ale niech będzie. Jeśli chodzi o materiały, może się zdarzyć, wszystko mogło być za późno, za wcześnie, albo wcale od razu ostrzegam, więc naprawdę nie nastawiajcie się, się na to, że we wtorek, środę, czwartek będą materiały o normalnych godzinach. Zresztą nawet dzisiaj ten materiał jest o godzinie, jakiej jest, ale to jest kwestia tego, jak ułożona jest rywalizacja po prostu. W każdym razie postaram się, ale niczego nie mogę obiecać z czystym sumieniem. To tyle. Do usłyszenia.